Zginamy po ślady. O Jezus Maria. Potrzebne nam wojsko, panie. Właśnie jaką mam magię? Tylko lepszą. To wypadałoby jeszcze tak chociażby ze dwa poziomy Gedi rozbudować. Tam już jest... No jeszcze ty zostałeś. No nie powiem, że zrobiło się trochę niebezpiecznie. Chociaż ja raz wydawało mi się, że ja wygrywałem, mając tylko wyzwanie chyba. Mając poziom wyzwanie przed sobą. Nie wiem. No ale przynajmniej mam już dosyć czystą drogę. Dobre i tyle. Aba! Ucz się czarów! Kobieto! Czary Mary, hokus pokus i... Czary Mary, już nie masz fujary, ha, taki rym głupi. Stres na mnie źle działa. Tak zauważyłem. Tak więc zajebiście jestem spostrzegawczy. A właśnie, jeszcze kwestia logistyki, tylko lepsza. W ogóle słabo jesteś wyekspiona, nie wiem czemu. Może dlatego, że w mieście siedzisz cały czas. Ale to może być tylko złudzenie. Dobra, już pora chyba iść. Chociaż te wyzwanie mnie trochę przeraża. Chociaż może wystarczy trochę by się doekspić. Kto wie. No nie, czemu do tej pory tego nie zebrałem? A, tu przecież to jest złoto. Dawać mi je. Trochę was tutaj przybyło. No nie powiem. Ale ja wam zaraz pokażę. Moją siłę uderzeniową. No jak właśnie Ornelia ma coś masakrycznie niski poziom. Mi się wydawało, że miała wyższy kiedy. No nie! Jaki kuta. Nie, ja to zdupczyłem. A jakie czary? Nie było pytania. A nie, najpierw was chciałem zaatakować. Dobra, pogodzę się z tym. No to mi się bardzo przyda. Teraz lecę na Manticory. Gdzie one były? No były i się zmyły. No gdzie one były? Kurwa. O! Czemu ja do tej pory tego nie zebrałem? Aż dziw mnie. Taki zdziw teraz. O, tu byłeś. Gdzie to jest? O, na początku niemal. Gdzieś tam zaczynałem tą misję.
A tu nie mogę nic zbudować, to se daruję. A może dlatego, że nie mam kryształów oraz żadnej kopalni. Czy byłoby fajnie, gdyby udało mi się nauczyć zaklęcia o nazwie Szału. To byłbym usatysfakcjonowany. No i proszę bardzo, mam jakieś nadprogramowe... Chociaż nie mam za bardzo... Wiecie co, chyba tak za bardzo nie ma sensu się bawić z tymi smokami. Bo i tak więcej ich nie będę miał raczej. Na to fans nie ma. Ale dobra, co mi tam? No teraz chciałem logistykę, to nie było. Okej. To teraz... Jaki mamy dochód? No tak myślałem, że zerowy. Ale tylko 3 wystarczą. Więc myślę, że 3 zdobędę bez problemów. Jest tam szał? Jest! Tam. No i w sumie nie mam po co ten już w ogóle odwiedzać drugiej gildii. A właśnie, kto pilnuje tego pierścienia? Słabiaki. Długi marud. A właśnie, moment. Zapomniałem, bo jeszcze będziecie mi marudzić, co nie? Albo nie, zrobię to już, sorry, zrobię to następnym razem, jak nie zapomnę. Bo ja dobrze wiem, czym się kończy grzebanie w opcjach w Heroesie. W piątce, przy włączonym nagrywaniu. Doskonale wiem, jak to się kończy. O Boże. Poczekam tutaj pod Dave'em. Nie ma powodu, żebym się spieszył z ofensywy. Chociaż były ich tak marzenia. Dobra. Smoki idą blokować. Dobra, nie dosięgają. O to chodzi. A możecie ich za... O, te smoki nie jedną. Wziąłem je sobie... W sumie nie wiem, po co je wziąłem. Oj, będzie wskrzeszanie po tej walce. Ale nie raz. Dobra. Ryzyk, fizyk! Bul. No nic. Do nich to najlepiej strzelać. Poważnie mówię. Do nich to tylko strzelać. Umarlibyście już. Ekstra. No. Nareszcie. Co straciliśmy? No, nie jest źle. Nie, bardziej szczęście. Poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem z powrotem. I za 11 minut mam obiad. Mam nadzieję, że ta walka będzie trwała mniej niż 11 minut.
No ale jak już mam przeklęty pierścień, to w sumie zwycięstwo już jest prawie moje. Z akcentem na prawie. Jeszcze szał, którego nauczę się w tym mieście. Dobra, nie ma już czasu na tnięcie koftów, tylko z grubej rury. Sprzedajemy wszystko. Wszystko jak leci idzie za złoto. Łącznie z rtęciem, bo i tak nie mamy dostępu do smoku. No, można. O Jezu! Dobra, już mniejsza o tamtych i już zgaduję, że tutaj trzeba być. Tak myślałem. Ale nie ma problemu. Powinniśmy zdążyć. Dobra, mniejszy. Mamy dalej... O, teraz średni. Bardzo dobrze. Znaczy, droga jest akurat tak, że powinna nam zająć tydzień. Przy lepszej logistyce, oczywiście. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się zmieścimy. Miałeś rację co do klucza, Lordzie Giovanni. Droga do Illumina Dinn stoi otworem. Co jeszcze zdarzy się na tej uczcie? Głupcy, to szaleństwo. Czy wy też sprzymierzyliście się z demonami? Alfroy, stary przyjaciel. Uspokój się, to ja, Giovanni. Nie jakiś rogaty plujący ogniem władca demonów. Czarnoksięscy bluźniercy ze srebrnych miast przejęli władzę nad Illumina Dinn. Zbudowałem ten portal, by zamknąć ich tam i uniemożliwić szerzenie deprawacji na moich ziemiach. Teraz otworzyłeś klatkę z piekielnymi ogarami. Malfroy, jako gospodarz nie miałeś sobie roli. Jako strateg, władca śmierci. Naprzód, Ornello! Trzymaj swoich żołnierzy z dala od piwnicy z winami! Ara, mniejsza. Mam już maksymalny poziom, to się nie musimy skrzynkami przejmować. Tak. Tam dalej jest zniszczony most. Więc my pójdziemy sobie tą drogą. Mam nadzieję przynajmniej, że nic nie rąbnąłem. Bo jak teraz zboczymy z drogi, to jest śmierć na miejscu. Ale o wieżę zahaczymy. Spieprzaj. Zwój, z czym? A idź mi z tą kulą ognia. Nic lepszego mi do zaoferowania nie masz. Chociaż z was mogą być szkieletki chociaż. Albo zombiaki. Też dobrze. Dobra, powinniśmy zdążyć bezproblemowo. A ja nie zrobiłem save'a i lepiej byłoby, żebyśmy zdążyli. Chociaż w sumie... Zdążymy. Bądźmy nastawieni pozytywnie. Masz pełnię many? Masz. Zdążymy, bez problemu. No i proszę bardzo. Jeden dzień drogi stąd jest. Ja zapiszę stan gry. Jedziemy, bo armia ta jest sprawia... To faktycznie powód do niepokoju, ale jak mamy szał, mam nadzieję, że go Ornelia się nauczyła normalnie i nic nie odwaliła. Bo jeśli nie, to się załamie po prostu. Bo to może być ciężko. Ciężko będzie wygrać bez szału. Chociaż nie, jeszcze nic nie mówmy. Może jednak nie. O, mamy kontrolę nad wieżami.
No niestety nie mamy trzech strzałów, jak bym chciał. I kto tam? Haves to jest chyba, z tego co pamiętam. Bym bardzo chętnie mi się tego dowiedział. Nie, Razak. Byłem blisko. Oni byli chyba podobni dosyć do siebie. Nie wiem, nie znam się na... O, nice! Mamy bardzo fajny zasięg. Dobra, oślepimy sobie tych. Właśnie za... oni są... Oj, troszkę jakby heroesy nie znoszą tej masakrycznej ilości danych, znaczy fraps właściwie. Znaczy piszcie mi jakby co w komentarzach, czy to nie was za bardzo nie drażni, bo ja mogę zmniejszyć jeszcze tekstury z wysokich na niskie, znaczy nie na niskie, tylko na normalne, co nie? Więc piszcie mi o to. Razak, to nie, szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czego się można było po nim spodziewać, ale z tego co widzę, to chyba niczego w sumie nie można się było po nim spodziewać. Powinny albo ich zaatakować, albo sukuby. Wolałbym tą opcję z sukubami, szczerze mówiąc. To w sumie fajnie, że mam te smoki, bo one mi fajnie ogień sprowadzają na, jakby to powiedzieć, sprowadzają ogień na, no na siebie, no. No już mam pewność, że one raczej zaatakują sukuby, te koniki. I o to chodziło. Dobra, teraz mogę się zająć ostatecznie tymi ciortami. Oślep ich. No. Ta zdolność nazywa się torpor, co nie? I zaraz ten. Albo nie, przy najbliższej okazji. Zrobię to, po prostu zrobię to samo. Jak będę ten, jak już będę miał wszystkie ulepszone generatory, łącznie z smokami, to wam po prostu pokażę opisy wszystkich alternatywek, bo one się pojawiły w tym. Dopiero co się pojawiły w tym Heroesie. Ale nie wiem, skąd mam taki szybki ruch, serio. Tylko mam nadzieję, że Frap podźwignie jeszcze końcową scenkę, bo jeszcze będzie scena końcowa. Ja tam liczę na to, że będzie fajnie i podźwignie. No, powierzy. Byłoby fajnie, gdyby jeszcze drugą zmasakrował, ale tak się nie stało. To jest moc. W końcu czuję, że mam moc. Dziękuję, dobranoc. Nie, to już niepotrzebne. Dobrze służyłeś, Haszy, Lordzie Giovanni. W jej imieniu przyjmuję twą ofertę. Heresz znów będzie oparciem, które zagwarantuje jej równowagę. Moje ziemie i legiony są na twe rozkazy, Lordzie. Asza pożera wszystko. Asza pożera wszystko. Czy mogę zwrócić tą uwagę na czyny Lady Ornelli, mojej uczennicy, która rozbiła bramy Illumanadin? Stanowi mój sojuszniczy dar dla ciebie.
Och, Giovanni. Słyszałem o jej zaradności. Powiedz, dziecko, czy jesteś gotowa dołączyć do nas i służyć Aszy przez wieczność lub do chwili ostatecznej śmierci? Tak, wielki lordzie Arantirze. To moje najgłębsze pragnienie. Wkrótce zatem będzie ono nie tylko pragnieniem najgłębszym, ale i jedynym. Zajmij miejsce na sieci Aszy. Stań tam sama, a wkrótce dołączysz do naszej wiecznej pani. Asza, przątko śmierci, koronująca żywot, przyjmij pragnienie twojej nowej służki i pozostaw jej tylko tę jedyną wolę, poza życiem, poza śmiercią. Oto Ornella, władczyni śmierci Aszy. Ty głupcze, myślałeś, że nie znam twych morderczych ambicji? Byłeś takim słabym akolitą, zawsze zakopanym w swych księgach. Kto nauczył cię władać taką potęgą? W księgach można znaleźć moc, ale wpierw trzeba nauczyć się pokory. Oddałem się Aszy. Jej wola jest moją wolą. W jej planach dotyczących Heres brak miejsca dla małostkowych i pozbawionych wiary. I tak mnie przyjmie. Taka jest jej natura. Na tamtym świecie odnajdę i zniszczę twoją duszę. Asza pożera wszystko. Mistrzu Arantirze, nie rozumiem. Nie wiedziałam. Jesteś mądra, dziecko. Ale zbyt łatwo dałaś się ogłupić frywolnemu i ograniczonemu mistrzowi. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Czy mam związać twą duszę z gnijącym ciałem? Byłabyś posłusznym gulem. Wielki panie, pozwól mi odkupić me winy. Pragnę udowodnić swe oddanie Aszy. Asza pożera wszystkich, a korzysta nawet z żywych w czasie ich krótkich, pełnych ignorancji istnień. Bardzo dobrze. Powiesz mi, co demony robią tu, w Heres. Kłopoty w Illumanadin to wina Srebrnych Miast. Wzrasta w nich kult demonów, którego na ziemiach czarodziei nic nie powstrzymuje. Kilkakrotnie usłyszałam imię Menelag. Menelag. Znany uczony ze Srebrnych Miast. Czytałem jego zapiski o upadku demonów i narodzinach orków. Chyba czas złożyć naszym sąsiadom wizytę. A jeśli chodzi o ciebie, moje dziecko, moi słudzy zabiorą cię do Nar-Ankar, gdzie twą duszę oczyści urodzisko bogini. Asza pożera wszystko. No i to było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Ja jeszcze pozostawiam tylko ten. Dam jej magię zniszczenia. Lepszą magię zniszczenia, lepsza nekromancja, ekspercka magię zniszczenia. Ekspercka magia. Wieczna niewola. Dobra, niech będzie. Logistyka, lepsza logistyka, ekspercka logistyka, dziękuję. Dobra. Ale o tym już w następnym odcinku, tak więc mówił Marszał i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.